Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny odcinek z Gothic 1. Jest to odcinek chyba, z tego co pamiętam, 12. I dziś idziemy tutaj, jak widzicie, zaczynamy z przytupem. Idziemy do obozu Bractwa. Powiedzieć im, co tu się stało na tym cmentarzysku. Ogólnie, widzicie, się świat na razie ładuje, także spokojnie. Ogólnie idziemy w dobrym kierunku z fabułą. Ja może schowam tą pochodnię, żeby mnie tu ona nie denerwowała. Aczkolwiek Bezi stwierdził, że on dalej tą pochodnię ma. Więc ja sobie zrobię szybki zapis. Zapisik. No, dobra. Że idziemy. Ogólnie sobie. O. Dźwięki sobie podgłośniłem na słuchawkach. No, nic nie zmieniałem pomiędzy odcinkami, także powinno być dobrze. No, dobra. I co by tu dalej z informacji? Idziemy do obozu. Myślę, że na razie mamy do wydania 10 punktów. To 10 punktów, nie wiem w co dać, czy nie dać w zręczność. W sensie, że tam jakby... nie w zręczność, w sensie w broni jednoręczną. Ale też nie pamiętam, czy w Gothicu 1 coś to daje, bo w dwójce to wiadomo, że daje nam to punkty, procenty do punktów trafień. Gra by mi się mogła nie spinać, bo to mnie denerwuje. Wiadomo, jakby to jest premia do punktów trafień, że jakby mamy większy procent na trafienie przeciwnika w danym momencie. Więc myślę, że powinniśmy skorzystać. Właśnie nie wiem, czy powinniśmy skorzystać. O, bo dzisiaj się tak trochę plączę. Nie wiem, czy powinniśmy korzystać z takich właśnie tych. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moim zdaniem jesteśmy na, jak na ten rozdział, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Co innego, jakbyśmy mieli to jest trzeci rozdział, w trzecim rozdziale w Gothicu 2 taki level, no to byśmy w ogóle nie byli praktycznie przygotowani. Ale jak na Gothica 1 jesteśmy moim zdaniem bardzo dobrze przygotowani. Także na spokojnie idziemy do Angara oddać mu to zadanie. Dobra. Właściwie to nie wiem, czemu ta gra mi tak nieraz przytnie. O jak teraz. Naprawdę, ja się zastanawiam nieraz. O. Zapewne masz rację. Wiadomo, że te dźwięki się ładują, ale dlaczego? Jeśli ja mam po 300-400 FPS-ów na Direkcie X. Kajcie, przepraszam, sorry, że telefonu nie wyciszyłem oczywiście. Dobra. Kajcie, gdzieś go rzucę tam, o. Idziemy do Angara. No nie wiem, właściwie to już mnie irytuje nieraz w tej grze. No. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra. To się chyba... Tak słów, no. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Aha. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? Uważać na to, co mówisz przy obcych. W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. Musisz uważać na to, co... To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Lepiej się do tego nie mieszać. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. Czekaj, nie lepiej się wierzyć we wszystko. Dobra. Jemy po te zioła. Aczkolwiek jak będzie mi tak dalej ciąć. O Jezu. Gajcie, może coś... Ja nie wiem, co tu się naprawdę nieraz w tej grze dzieje.
jeśli mi ta gra, grafika, tekstury, bo, nie wiem, obniżę o jedno, bo tak, bo przecież, wiecie, może widok zmniejszymy na, nie tak, widok. Na 260 może to naprawdę różnicę robi, ja nie wiem, ale jeśli ja mam na takim widoku 300 FPS-ów, to naprawdę nieraz, no nie zmieniło to nic, jak widać. Dźwięki się ładują. Nie polecam do końca, mi się wydaje, tego DirectX 11, bo to jest niby ładnie gra wygląda, widzicie co ta gra może odpieprzyć. No, człowiek chce sobie pograć, ale przecież musi poprzycinać. Nie no, zaraz wyjdę. Musisz uważać. To się już. No to naprawdę. A Jezu. No zobaczcie, to już się w głowie nie mieści. Jak może tak gra ciąć? Ja rozumiem, że ta gra jest coraz starsza. Ale jeśli mam Directa, mam 300 FPS-ów i jak ładuje się byle jaki dźwięk, to mi to przycina. No to już się odpalić można w końcu. Tak jak ja się w tym momencie odpaliłem. Bo to już jest dramat. No kurde mać, no. I to nie jest wina mojego komputerka, jakby ktoś powiedział. Bo to wręcz po prostu jest dramat. Jak może tak gra chodzić. Więc nie wiem, zobaczę czy w następnym odcinku w ogóle ten DirectX będzie, bo to już coś mi się w ogóle nie podoba. Jak ja mam co parę sekund kurna przycinkę jakąś. Ma być z pomarańczowym tym, nie? No, to chyba takie jak tu jest. To już nawet nie jest kurwa śmieszne. No. No zobaczcie co jest z tą grą. Zioła uzdrawiające. I jaka jest różnica pomiędzy tymi ziołami? No ej! 4 zioła uzdrawiające. Są jakieś inne? Nie chcę po... Naprawdę... Jak podchodzę do nagrywania... Ja chcę się w tej grze bawić, no ale jak mi... Jak mi zacznie właściwie tak ciąć, no to się nie da. Przynajmniej u mnie, ja mam taki charakter, że ja nie lubię jak mi... Wiem, że coś nie powinno tego robić, a to robi. To jest dla mnie po prostu... Irytuję się szybko, tak, rozumiem. Taki jestem, ale jak mi coś robi lagi, co nie powinno robić lagów, to już się zdenerwować można. No i zobaczcie, i co, animacja mi w tej grze przycina. Naprawdę, ta animacja jest tak dobra, że aż po prostu za dobra chyba mi się wydaje. Zbyt zajebista ta animacja jest na mój komputerek. Prawda. I dobrze wiem, że w Gothiku 2 mi tak nie będzie cięło. W Gothiku 3 też. I jeszcze przemyślę, czy do Gothika 2 w ogóle dodawać DirectX'a, czy to jest warto w ogóle, bo jak widzę co tu się pierdziela, to ja to bardziej przemyślę. Bo ten DirectX nie jest aż taki. Aha. Chciałem się w odpowiednim momencie, naprawdę bardzo odpowiednim, żeby chyba zginąć tylko. No. Nic z nich pozbierać nie mogę. Zioła uzdrawiające. Ja mam wziąć do niego zioła uzdrawiające. Ja mam ich 6. Są jeszcze chyba jedne zioła uzdrawiające. Tylko dla Iberiona. To są chyba te. Nie wydaje. Przynajmniej. Czym one się różnią? Zioła uzdrawiające, że te 49 to ten. Miksturę mu dajcie, no. Najprostsze co może być. Dobra, chyba przestało ciąć. Wydaje, nie daje. Odpukać oczywiście. Dobra. Weźmy gierkę. Idziemy dalej, bo...
No to już się w pale nie mieści, dobra. Idziemy tutaj dalej. Tutaj też one rosną, te roślinki. Ogólnie 10 minut odcinka mamy, a my praktycznie nic z nim nie zrobiliśmy. Tylko Piotr się odpalił. Aczkolwiek zbieramy zioła. Bo my naprawdę jesteśmy... Teraz coś, żebym się nie zagalopował, no ale... Mamy zioła nosić. Bo nikt z innych... Nikt od nich nie umie tego zrobić. To naprawdę jest fajnie. Odkrycia. Może to też jest odkryto. Nie pamiętam właśnie tego. Napiszcie mi w komentarzach. Czy to jest od krytyków, czy nie? Wiecie, bo w dwójce to na pewno jest od tego. To nie to wiem, ale czy tu? Co to jest? Co to kurde jest? Dobra, no. Jakby tak pozbierał tego, to trochę leczenia jest tego. Dobra. Idziemy dalej. Bagna mnie akurat denerwują, bo... Ani tu pływać, ani nic. Znaczy, rozumiem, że bagna się zazwyczaj nie pływa. Będzie cały dzień dla bractwa pracujemy. A żeby nie było, to jak wchodzę do gry, to zawsze tą myszką tak, żeby wiadomo, się wszystko załadowało. W każdej grze zazwyczaj tak robię, jak mogę tą myszką ruszać, żeby mi się tam poładowało wszystko. W farmingach, nie farmingach, to tak zawsze robię. Żeby mi się załadowało wszystko i żeby mi się to na odcinku nie musiało ładować. No ale niestety taki gotik, to on musi takie rzeczy odpierdzielać. Mam tyle samo FPS-ów, co miałem na tamtym. W doku tam 260 i na tym wszystkim. I naprawdę nie wiem, czym to jest. Czym te lagi od czasu do czasu są spowodowane. No domyślam się, że ładowaniem się jakby, jak oni gadają, to jak się to wszystko ładuje. Ale to nie powinno przycinać w ogóle mi gry, no. Ja rozumiem, jakbym miał komputer z drewna. To naprawdę rozumiem, ale ja miałem komputer z drewna. Nie grałem na niski, tylko grałem na bez directa, na najwyższych, to wiadomo. I mi jakoś nie cięło i było fajnie, a tu mam komputer dobry. Taka lipa jest robiona. Nie wiem, czy widać, więc pochodnie odpalę. Niektórzy nigdy się nie... Połowa odcinka za nami, a my praktycznie nic nie zrobiliśmy. Praktycznie technicznie nic. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Już przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Co mam zrobić? Najpierw dopiero... Zapewne masz rację. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. Na nikim nie można polegać. Od co? Dobra. Na razie myślę, że tu tyle. Idziemy. Mam już dość tej papi. Spać, bo jak widzicie, się zrobiło ciemno. To najlepiej by było iść w kimę i się tym nie przejmować. Dobra. Tu się do góry to wchodziło. Jak tu możemy iść spać, o, piszmy gierkę.
I tu pójdziemy spać. No, ty nawet się do mnie nie prują, dobra. Pochodnie możemy zgasić. Żeby nie denerwowała nas. Bo w dzień się pochodnie nie pali. Nie, żeby coś. No, weźmiemy ten almanach i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. W następnym odcinku pójdziemy do tutaj nowego obozu, tam załatwimy sprawy z tym wszystkim. Pewnie po drodze zajdziemy do starego obozu. Dobra, weźmiemy tą recepturę oczywiście. No i 16 minut odcinka. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Ogólnie znowu mi chciało, to jest fajnie. Zapraszam do kolejnych odcinków, także myślę, że to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.